Zabójstwo Mieczysławy Jaszczur, mieszkającej w Chrzanowie, jest jedną z najbardziej intrygujących spraw kryminalnych, której niestety nie udało się rozwiązać. Zachowanie ofiary w ostatnich chwilach jej życia do dziś pozostaje wielką zagadką. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten materiał dostępny jest również w serwisie Spotify. Mieczysława urodziła się 29 kwietnia 1946 roku. Bliscy zapamiętali ją jako osobę uczciwą, pogodną i towarzyską. Nie przypominali sobie, żeby miała jakichkolwiek wrogów. Kobieta z łatwością nawiązywała nowe znajomości, a w wolnym czasie chętnie spotykała się z zaprzyjaźnionymi osobami, niekiedy przy alkoholu. Miała też narzeczonego, Janusza W., którego wkrótce poślubiła. Związek trwał jednak tylko do 72 roku. Po rozwodzie mężczyzna osiadł na stałe w Australii, a jego eks-małżonka została w Chrzanowie, czyli niewielkim mieście leżącym pomiędzy Krakowem a Katowicami. Zanim Mieczysława po raz kolejny stanęła na ślubnym kobiercu, miała już przynajmniej dwoje dzieci, córkę i syna. Kobieta, jak wiele innych osób z okolicy, pracowała w chrzanowskim pierwszym zakładzie lokomotyw w Polsce, Fablok. Spółka, której patronował wtedy Feliks Dzierżyński, prężnie działała już w czasach międzywojennych i dawała zatrudnienie tysiącom osób. Niestety, kiedy pani Jaszczur miała 36 lat, na terenie zakładu doszło do wypadku. Kobieta ucierpiała na tyle mocno, że była zmuszona przejść na rentę. Na szczęście z trudami życia pomógł jej walczyć kolejny wybranek – tokarz Kazimierz Jaszczur. Para pobrała się w 1983 roku. Zamieszkała razem z dziećmi oraz mamą mężczyzny w domu jednorodzinnym na obrzeżach Chrzanowa, a konkretnie w dzielnicy Kąty przy Kameralnej ulicy Leśnej. Dwa lata później Mieczysława doznała kolejnego uszczerbku na zdrowiu. Złamała nogę i od tej pory delikatnie utykała. Jednak cały czas pozostawała aktywna. Nie pracowała już zawodowo, ale dbała o bliskich i była dumna z dobrych ocen swojej córki. Żyła w zgodzie zarówno z obecnym, jak i poprzednim mężem. Panowie znali się i nie byli w żadnym konflikcie. Towarzyski charakter kobiety sprawiał, że po uporaniu się z codziennymi obowiązkami chętnie odwiedzała koleżanki lub pojawiała się w chrzanowskiej kawiarni Bajka. W dniu tragedii, czyli w piątek 24 października 1986 roku, Mieczysława część przedpołudnia spędziła właśnie we wspomnianym lokalu. Obsługujące ją kelnerki zeznały, że 40-latka siedziała przy stoliku samotnie. Około 15:30 kobieta udała się na wywiadówkę do szkoły podstawowej nr 2 imienia Marii Konopnickiej w Chrzanowie. W budynku trafiła na swoją przyjaciółkę Aleksandrę, z którą umówiła się na pogaduszki o godzinie 18:00. Mieczysława nie mogła pójść do koleżanki bezpośrednio po wywiadówce, ponieważ miała jeszcze w planach znaleźć buty zimowe dla swojej córki. W poszukiwaniu odpowiedniego modelu skierowała się do centrum miasta i odwiedziła m.in. sklep przy ulicy Krakowskiej 12. Jednak nie udało jej się wypatrzeć ani jednej odpowiedniej pary. Zrezygnowana kobieta podążyła w stronę mieszkania Aleksandry, które również znajdowało się w centrum Chrzanowa przy dawnej Alei Lenina, a obecnie Henryka.
W zabytkowej kamienicy pod numerem 21, tak jak zapowiadała, pojawiła się około 18. W trakcie sympatycznego spotkania kobiety wypiły po kawie i lampce wina. Mieczysława wspominała m.in. o niedawnej wizycie pierwszego męża, który przyleciał do Polski. Po 3 godzinach rozmowy pani Jaszczur stwierdziła, że czas wracać do domu. Oznajmiła, że skieruje się na pobliski przystanek przy ulicy Śląskiej. Jego obecna nazwa, czyli Chrzanów Park, jest niezwykle trafna. Wiata stoi naprzeciwko zadbanego parku miejskiego. Jakieś 5 minut drogi od kamienicy przy Alei Henryka i kilka kroków od sporego ronda. Mieczysława planowała wsiąść do autobusu linii numer 300, który jechał w stronę jej domu. Trasa nie była wcale odległa. Ulicę Leśną i przystanek przy ulicy Śląskiej dzieli niewiele ponad 2 kilometry. Żegnając się z przyjaciółką, kobieta założyła skórzaną kurtkę w kolorze brązowym i upewniła się, że ma w portfelu bilet. O 21.15 chwyciła granatową torbę, wyszła z mieszkania Aleksandry i udała się na przystanek. Mniej więcej w tym samym czasie jej mąż, również autobusem, podążał już na nocną zmianę w swoim zakładzie pracy. Pani Jaszczur faktycznie pojawiła się na przystanku, ale nie sama, a w towarzystwie brodatego mężczyzny. Parę obserwowała znajoma Mieczysławy, która od pewnego czasu też czekała na autobus. Nigdy wcześniej nie widziała towarzysza koleżanki. Szczupły, ciemnowłosy osobnik z wyraźnym przedziałkiem na głowie mógł mieć około 35-40 lat i 175-180 cm wzrostu. Był dobrze ubrany i prezentował się z klasą. Kobieta podejrzewała, że Mieczysława znała eleganckiego mężczyznę, bo zachowywała się przy nim swobodnie. Zapamiętała jednak, że koleżanka zwracała się do niego nie po imieniu, ale per pan. Dlatego ich stosunki nie mogły być szczególnie zażyłe. Udało się też ustalić, że na lewej dłoni brodacza, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, znajdowały się wytatuowane litery AH. O 21.27 przy ulicy Śląskiej pojawił się wyczekiwany autobus numer 300, ale wbrew wcześniejszym zapowiedziom pani Jaszczur nie wsiadła do pojazdu. 5 minut później na przystanku zatrzymał się autobus linii 330, którego trasa wiodła w stronę osiedla Młodości. Tajemniczy mężczyzna namawiał towarzyszkę, żeby weszła z nim do środka. Skutecznie, bo chwilę potem znajoma Mieczysławy obserwowała koleżankę i jej przystojnego rozmówcę stojąc przed szybą oddalającego się pojazdu. Autobus odjechał w zupełnie innym kierunku niż ten, którym pierwotnie miała podróżować pani Jaszczur. Tej nocy Mieczysława nie dotarła do domu. Kazimierz Jaszczur zorientował się, że coś jest nie tak dopiero w sobotę rano, kiedy wrócił z nocnej zmiany. Zaniepokojony mężczyzna początkowo szukał żony na własną rękę. Pojawił się m.in. w szkole podstawowej i u pani Aleksandry, która wyjaśniła mu, w jakich okolicznościach pożegnała się z przyjaciółką. W końcu, dzień później, w niedzielę 26 października, pan Kazimierz złożył zawiadomienie o zaginięciu. Milicjanci od razu przystąpili do działania, ale ich starania nie dały żadnego efektu. Przełom w sprawie nastąpił dopiero kolejnego dnia. Zwłoki kobiety odnaleźli dwaj uczniowie lokalnej szkoły podstawowej, którzy w poniedziałek 27 października 1986 roku wracali z lekcji. Było jeszcze dość wcześnie, bo około 14, dlatego Tomasz S. i Daniel L. postanowili wykorzystać ostatnie widne godziny i pobawić się na hałdach znajdujących się u zbiegu ulic Polnej i Leśnej. Kiedy chłopcy wspięli się na wzniesienie,
zauważyli, że na powierzchni pobliskiego stawu rybnego pływa coś dziwnego. Zaciekawieni podeszli bliżej. Z przerażeniem stwierdzili, że coś, co z większej odległości wyglądało na manekin, było częściowo obnażonym ciałem matki ich kolegi. Tomasz i Daniel od razu popędzili zawiadomić dorosłych. W drodze od jednej z okolicznych mieszkanek, która nie miała w domu telefonu, trafili na znaną im panią G. Kobieta razem z uczniami podeszła do stawu. Kiedy zrozumiała, że dzieci nie fantazjują, czym prędzej udała się do budynku Ligi Obrony Kraju. Zawiadomiona w siedzibie stowarzyszenia milicja, po potwierdzeniu strasznego znaleziska wezwała ekipę dochodzeniowo-śledczą. Na miejscu pojawiła się też prokurator. Oględziny rozpoczęły się około 15:40. Mieczysława Jaszczur leżała w północno-zachodniej części płytkiego zbiornika, zaledwie 600 metrów od własnego domu. Ciało znajdowało się zaraz przy brzegu i pływało w nim twarzą do dołu. Sprawca częściowo obnażył denatkę. Po wyciągnięciu zwłok na trawę, śledczy odnotowali fakt pełnego stężenia pośmiertnego, a także pojawienia się plam opadowych. Zauważyli też, że podkoszulek na plecach został rozerwany, co mogło sugerować poważną szarpaninę. Dokładnych informacji o sposobie zabójstwa Mieczysławy Jaszczur dostarczyli biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjaliści odnotowali m.in. płytką ranę ciętą na klatce piersiowej i w miejscach intymnych, stłuczenia przeciąga jamy ustnej oraz złamanie kości gnykowej. Wszystkie stwierdzone obrażenia świadczyły o tym, że chwilę przed morderstwem pani Jaszczur cierpiała w wyniku uderzenia pięścią w twarz, dotkliwych ran i ucisku dróg oddechowych. Przyczyną jej śmierci nie było jednak uduszenie, ale utonięcie. Zmaltretowana ofiara wciąż jeszcze żyła, kiedy zabójca wrzucił ją do wody. Choć dolna część ciała została obnażona, lekarze nie dopatrzyli się śladów gwałtu. Co ważne, we krwi Mieczysławy wykryto 2,2 promila alkoholu. Jej przyjaciółka twierdziła, że kobieta wypiła na spotkaniu tylko jedną lampkę wina. Tak skromna ilość trunku przy masie ciała około 60 kg daje wartość daleką od wykrytej w trakcie badania. Co prawda zwłoki pływały w wodzie, która przyspiesza gnicie, a tym samym proces powstawania tzw. alkoholu endogennego. Przyjmuje się jednak, że normalnie jego poziom u denata osiąga maksymalnie 1 promil. Prowadzi to do wniosku, że po wyjściu z kamienicy przy dawnej Alei Lenina, pani Jaszczur musiała jeszcze spożywać alkohol. Dość niezwykłe jest to, że pomimo tylu wskazówek, w protokole sekcji zwłok nie znalazły się informacje o przypuszczalnym czasie dokonanego zabójstwa. W toku śledztwa ustalono, że pani Jaszczur została obrabowana. Morderca zabrał jej granatową torbę typu jamnik, w której znajdowały się dokumenty i około 10 tysięcy starych złotych. Ściągnął też kobiecie 2 złote pierścionki. Jeden z koralem, a drugi z niebieskim oczkiem oraz półokrągłą obrączkę i kolczyki w kształcie półksiężyca z tego samego kruszcu. Oprawca połakomił się też na brązową skórzaną kurtkę. Śledczy założyli więc, że zbrodnia mogła mieć zarówno charakter seksualny, jak i rabunkowy. Brak gwałtu nie przesądzał przecież o tym, że sprawca nie osiągnął chorej satysfakcji płynącej z zamordowania, obnażenia i upokorzenia ofiary. Płytki staw, w którym dwaj chłopcy zauważyli zwłoki, dziś już nie istnieje. Teren w 2012 roku został osuszony i ogrodzony betonowym murem. Pomimo upływu lat wciąż prezentuje się stosunkowo dziko. Nic zatem dziwnego, że według słów pana Kazimierza, Mieczysława Jaszczur unikała tej okolicy, a wręcz bała się nią chodzić.
Lokalne ulice były kiepsko oświetlone, a w niektórych miejscach dosłownie spowite w ciemności. Zalesione pobocza nie budziły najmniejszego zaufania. Dlatego za każdym razem, kiedy kobieta udawała się w kierunku centrum Chrzanowa lub wracała do domu, nadkładała drogi, byle ominąć podejrzany rejon. Mężczyzna stanowczo zaprzeczał, że jego żona mogła wpaść na pomysł samotnego powrotu do domu, obok stawu, a na dodatek nocą. Sprawę zabójstwa Mieczysławy Jaszczur prowadził porucznik Przemysław Kałwak z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z Wydziału Kryminalnego w Katowicach. 17 grudnia 1986 roku w Trybunie Robotniczej ukazał się krótki artykuł opisujący ostatni dzień zamordowanej i wygląd nieznajomego, który namówił ją do podróży autobusem linii 330. Na podstawie zeznań osób, które razem z Mieczysławą czekały na przystanku przy ulicy Śląskiej, stworzono dokładny portret pamięciowy poszukiwanego. Rysunek przedstawiający przystojnego mężczyznę z krótko przystrzyżonym zarostem opublikowano m.in. w magazynie kryminalnym 997. W styczniu 1987 roku pułkownik Jan Płócienniczak w towarzystwie wspomnianego porucznika Kałwaka zaprezentował też przedmioty identyczne z tymi, które zrabowano ofierze. Po nagłośnieniu zabójstwa Mieczysławy Jaszczur znalazło się oczywiście wiele osób, które twierdziły, że spotkały mężczyznę podobnego do eleganckiego brodacza, ale żadnego z tropów nie udało się pozytywnie zweryfikować. W trakcie śledztwa milicjanci dotarli do osobnika, który na osiedlu Młodości zaczepiał uczennicę. Był agresywny i przejawiał skłonności sadystyczne. Podejrzewany stawał się szczególnie napastliwy pod wpływem alkoholu, a niektórzy twierdzili nawet, że miał problemy psychiczne. Co ważne, wyglądem przypominał towarzysza Mieczysławy. Przesłuchanie nie przyniosło jednak spodziewanych efektów. Interesujących informacji dostarczyła natomiast niejaka Maria S., która na co dzień pracowała w jednym z chrzanowskich zakładów znajdujących się przy ulicy Leśnej nieopodal stawu. Feralnego dnia kobieta opuściła budynek po 22. Z odległości około 30 metrów zauważyła, że z zarośli od strony ulicy Partyzantów nagle wyłonił się obcy mężczyzna. Nieznajomy stanął na drodze. Zaczął się wpatrywać w napotkaną pracownicę, a następnie ruszył w jej stronę. Ta, kompletnie przerażona, obróciła się i pobiegła w stronę ulicy Śląskiej. Dopiero kiedy dotarła w okolice dobrze oświetlonego przystanku, odważyła się spojrzeć za siebie. Nikogo już na szczęście nie zobaczyła. Wciąż nie wiadomo, dlaczego Mieczysława Jaszczur dała się namówić na spontaniczną zmianę planów. Ustalono, że na osiedlu Młodości nie miała ani rodziny, ani znajomych. Zagadką pozostaje, czy wspomniany mężczyzna był tylko świadkiem, czy raczej bezwzględnym zabójcą. Nie udało się również ustalić, kiedy i gdzie sprawca przypuścił atak. Dokładne oględziny terenu wokół stawu nie ujawniły żadnych istotnych śladów. Mimo zapewnień męża ofiary, istnieje cień szansy, że tym razem kobieta nie posłuchała intuicji i postanowiła wrócić do domu drogą, której na co dzień tak bardzo się bała. Być może odważyła się na ten krok, bo nie szła sama. Na szczęście po latach nadal istnieje nadzieja na złapanie sadystycznego mordercy Mieczysławy Jaszczur. Dzisiejszy materiał powstał na podstawie artykułu Pauliny Droszcz z bloga Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia.
Ja natomiast zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii. Tam dostępne są dodatkowe informacje związane z poruszanymi sprawami.